pomysłu na otwarcie Term Krakowskich był wynikiem pasji do saunowania, która zrodziła się podczas licznych podróży. Ja od 10 lat uwielbiam saunować, jeżdżę po różnych ośrodkach saunowych i w Polsce, i za granicą. Oglądaliśmy tych ośrodków bardzo dużo i bardzo nam było przykro, że w takim dużym mieście jak Kraków nie ma takiego fajnego miejsca relaksu jak duże saunarium. Do sukcesu Term Krakowskich przyczynił się fakt, iż w jednym miejscu można znaleźć wszystko, co jest potrzebne do prawdziwego relaksu i odprężenia. W Termach Krakowskich na niedużej przestrzeni staraliśmy się wszystkie elementy prawdziwego saunarium umieścić. Posiadamy 5 saun, 3 sauny fińskie gorące. Oprócz tego mamy łaźnię parową oraz łaźnię turecką hamam, gdzie odbywają się różnego rodzaju seanse z peelingami, z różnymi kremami, maseczkami błotnymi, pianą. Mamy grotę himalajską, basen knajpa, gdzie składamy całe ciało w zimnej wodzie, lodospad. Mamy też słoneczną kąpiel. Wszystko to jest zakończone takim barem spa. Nowatorskim sposobem na spopularyzowanie kultury saunowania w naszym kraju jest Sauna Cup, w którym sauna mistrzowie rywalizują między sobą o tytuł najlepszego. Zamierzamy zrobić Puchar Polski w 4 ośrodkach. W tym roku edycja obejmowała Białkę Tatrzańską, Termy Krakowskie i Termy Rzymskie. W Sauna Cup zawodnicy oceniani są przez międzynarodowych sędziów, którzy są zachwyceni polskimi saunamistrzami. They are young people. First of all, in Europe are the people mostly about 30 years, 40 years, and in Poland they are young, very young. And that's marvelous to see, because they have lots of energy and much of power. And the techniques of those guys, compare in Europe, are one of the best. Wszyscy oni raz w roku przyjeżdżają do Term Krakowskich, żeby zaprezentować swoje programy. Saunamistrz przede wszystkim dba o dobrą atmosferę w saunie, przeprowadza ceremonie saunowe, czyli właśnie taki bardzo fajny, aromatyczny pobyt w saunie z różnymi elementami show. To, co robimy, to jest jeszcze w Polsce taka niszowa sprawa. Na zachodzie jest to bardziej rozwinięte, natomiast tutaj mamy coraz więcej zwolenników i naprawdę fajnie jest to przez nich odbierane. Publika, która gromadzi się na pokazach, ma szansę doświadczyć najlepszych w Polsce saunowych rytuałów. Rewelacyjne pokazy. Czymś innym jest wejście do fajnej, dobrej, ciepłej sauny, a czymś innym jest, jak to jest jeszcze show i seans. Mimo wielkiej popularności krakowskich term, pan Dariusz już planuje otwarcie kolejnych takich miejsc w Krakowie. Będzie nowe saunarium Termy Krakowskie z sauną na 80 ludzi przy ulicy Dekerta na Zabłociu w Krakowie. Sukces krakowskich term to ich coraz większa renoma i popularność wśród odwiedzających, których z tygodnia na tydzień przybywa. Thank you.
Strefa beztekstylna oznacza, że poruszasz się w samym ręczniku, a strój kąpielowy zostawiasz w szatni. Pamiętaj, że strefa beztekstylna nie oznacza strefy na gości. Wchodząc do sauny, rozłóż ręcznik i usiądź na nim tak, by żadna część ciała nie dotykała desek. Podczas seansu saunowego saunamistrz rozprowadza gorące powietrze wraz z olejkami eterycznymi za pomocą ręcznika lub wachlarza. Po zakończeniu seansu weź prysznic w letniej wodzie, a następnie schłódź się od stóp w kierunku serca. Pamiętaj, aby przed kolejnym wejściem do sauny odpocząć i nawodnić się.